Dzień dobry. Co to właściwie jest lepsze życie? No, lepsze życie to jest życie, które pod jakimkolwiek względem, dla każdego z nas, w zależności od tego, czego on sam sobie życzy, czego sobie winszuje, jak to niektórzy mówią, staje się lepsze. Czy tak może być, że nasze życie będzie się stawało coraz lepsze? Tak, tak może być, że nasze życie będzie się stawało coraz lepsze, natomiast rzadko kiedy to życie samo z siebie staje się coraz lepsze. Potrzebujemy do tego zazwyczaj. Wiedzy o tym, jacy sami jesteśmy, co dla nas jest ważne, wiedzy o tym, jak miałoby wyglądać to nasze lepsze życie, jakie obszary swojego ewentualnego, teraźniejszego, dotychczasowego życia chcielibyśmy poprawić. No i oczywiście potrzebujemy do tego również często pewnych takich małych udoskonaleń w dziedzinie naszego charakteru. To prawda, że my jesteśmy doskonali w tym sensie, w jakim. E potencjalnie możemy funkcjonować, no ale nie jest prawdą, że jesteśmy doskonali, że wszystko, co, co jest w nas, jest na naszym najwyższym możliwym w tym momencie poziomie. To możemy z całą pewnością doskonalić, to z całą pewnością możemy wznosić na wyższy poziom i to zresztą bardzo się opłaca, dlatego że to ułatwia nam potem no, osiąganie w tym życiu większego zadowolenia, realizowanie naszych celów, realizowania marzeń, spełniania sobie, tych marzeń, a, a także pozwala nam na lepsze relacje, najlepsze współdziałanie z innymi ludźmi. Dlatego to wszystko jest potrzebne. Potrzebne, jest czasami, potrzebne są czasami pewne kompetencje również, które można zdobyć na skutek do no, takiego chociażby minimalnego przyłożenia się do tego, komunikacja, zarządzanie sobą w czasie, umiejętność zawiadywania swoimi emocjami, tak, do takiego za zarządzania tymi emocjami, wykorzystywania ich w najlepszy sposób do tego, żeby znowu to nasze życie dawało nam to, co chcemy, żeby nam dawało. Jestem głęboko przekonana, że tego rodzaju rzeczy, tego rodzaju kompetencje i to wszystko, o czym mówię, to polepszanie systematyczne tego swojego życia, jest możliwe, że można je realizować w wtedy kiedy człowiek w sposób świadomy podejmuje jakby taką drogę rozwoju osobistego. drogę rozwoju osobistego. Proszę pamiętać, że rozwój osobisty jeśli jest właściwie prowadzony, on w konsekwencji prowadzi zawsze do rozwoju duchowego, do takiego czegoś większego, niż tylko zespół umiejętności, zespół cech, zespół, zespół technik ułatwiających nam, życie. To jest pewnego rodzaju droga. I najlepszą z takich metod jest pewne systematyczne działanie. Różnie to można zrobić. Można pracować z jakąś książką, na przykład mój trener osobisty jest bardzo dobrą książką do tego, żeby w taki sposób właśnie pracować. Można się zapisać na jakieś zajęcia, które prowadzi się na zasadzie coachingu, takich indywidualnych spotkań, ale moim zdaniem, naprawdę najlepszą formułą, dającą nam takie pełne jakby przygotowanie i dające nam tyle energii, i ile dam potrzebę do tego, żeby tak działać, to są spotkania, które są połączone, wykłady połączone z takim indywidualnym prowadzeniem. I To jest właśnie to, co proponuję. Kiedy byłam w Polsce, prowadziłam takie szkolenia w Realu. Miałam zwykle kilkanaście osób, bo więcej się nie dało, choć pamiętam, była taka grupa, że miała ponad 20 osób, bo po prostu nie bardzo potrafiłam odmówić. Mimo że, to były, że już to była druga grupa, tak wiele było chętnych osób, ale Widziałam, że to nie działa najlepiej, że to nie pracuje najlepiej, i najchętniej pracowałam w zespołach 14-15 osobowych, i wtedy żeśmy przerabiali pewne rzeczy. Ale powiem szczerze, że chociaż te, te spotkania w takich większych grupach mają tę, tę dobrą stronę, że są inni ludzie, że ci inni ludzie mogą się dzielić swoim doświadczeniem, to jednak dla każdej osoby indywidualnie bardzo często tego czasu jest za mało. Na takim spotkaniu, gdzie jest tych osób kilkanaście. Natomiast formuła, którą w tej chwili proponuję, jest moim zdaniem formułą idealną, dlatego że z jednej strony są to dwa wykłady w miesiącu, które, z danego tematu, w których ja przedstawiam wiedzę, wykłady półtora godzinne, które są. Potem sieci są o, możliwe do tego, żeby, ich, żeby je odsłuchać wtedy, kiedy się chce, po raz drugi, na przykład trzeci czy czwarty. A pomiędzy tymi wykładami jest spotkanie ze mną, spotkanie, które w jakimś sensie dotyczy treści. Tych wykładów, ale jednak jest połączone z konkretnymi celami, z konkretnymi wymaganiami no tej osoby, którą tutaj prowadzę. Naprawdę efekty takich spotkań są fantastyczne. Przeprowadziłam jak dotąd dopiero pierwszy taki kurs, ale naprawdę to, co się na nim dzieje i sposób w jaki, cudowny sposób, w jaki rozwijają się, Uczestnicy tego, spod, tych spotkań i, i zmiany, jakie zadziały się, bardzo dobre, pozytywne, czasami nawet cuda, no, utwierdza mnie w tym, że jest to bardzo dobry sposób. Oczywiście, teraz ten mój e, kolejny, moją kolejną edycję chcę jeszcze udoskonalić. Chcę wprowadzić pewne rzeczy, które, których nauczyłam się w tej drodze, które wiem, że mogą. Spowodować, że ta praca będzie jeszcze lepsza, jeszcze efektywniejsza. Kochani, zapraszam, zapraszam do o, o, o zobaczenia tego programu i zapraszam do tej współpracy ze mną. Gwarantuję ciekawą przygodę przez prawie cały rok. I e, oczywiście to są Wasze wybory. Ja tu jestem tylko doradcą, mediatorem, e, takim moderatorem, katalizatorem Waszego rozwoju i Waszego coraz lepszego życia ale mogę, mogę obiecać, że, że pod wieloma względami, na pewno pod tymi względami, które sobie zaznaczycie i które uwagą otoczycie, to życie na pewno stanie się lepsze. Serdecznie zapraszam. Dziękuję.